Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Agnieszka Zawadzka i Paweł Górczyński, koordynatorzy 17. konkursu pianistycznego imienia Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego. Dzień dobry. Długi wstęp, ale bardzo istotny, bo on właśnie nam zapowiada to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Powiedzcie, drodzy Państwo, troszkę nam o tym konkursie. Od kiedy on się odbywa? Kto był pomysłodawcą? W tym roku właśnie, jak pani redaktor powiedziała, mamy 17. edycję konkursu pianistycznego imienia Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego. Jest to konkurs o bardzo bogatej tradycji, ponieważ jest on to już w zasadzie od 1990 roku, czyli to jest 34 lata temu była pierwsza edycja. Historia tego konkursu jest taka, że na początku to był konkurs przeznaczony dla dzieci, on tak się nazywał, dziecięcy konkurs pianistyczny. Pomysłodawcą i inicjatorką tego konkursu była pani profesor właśnie Halina Czerny-Stefańska, która zasiadała w jury przez pierwsze 6 edycji. Konkurs odbywa się cyklicznie od tego roku 1990 co 2 lata. I w tym roku właśnie przypada nam 17. edycja. A kto bierze udział w tym konkursie? Dla kogo jest przeznaczony? Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Sława naszego konkursu, dobra sława naszego konkursu sięga całej Polski, w związku z tym ze wszystkich szkół, z każdego w zasadzie zakątka Polski, uczniowie do nas się zgłaszają i walczą o laury. Wcześniej troszeczkę rozmawialiśmy na ten temat. Wspominaliście Państwo, że to są podzielone na grupy, tak? Konkurs podzielony na grupy, a właściwie uczestnicy są podzieleni na kategorie. Według jakich kategorii odbywa się ten konkurs? Mamy 4 kategorie wiekowe. Pierwsza grupa to jest do 13 lat. Druga kategoria wiekowa jest do lat 15. Trzecia kategoria do lat 17. I czwarta kategoria do lat 19. W tym roku mamy ponad 40 zgłoszeń, tak jak powiedziane było, z całej Polski, w zasadzie od Bielska-Białej aż po Gdańsk, Szczecin, także ogrom, jakby rozpiętość tego festiwalu jest, konkursu jest dość duża. Co ci młodzi ludzie zyskują poprzez udział w takim konkursie? Udział w konkursach instrumentalnych, w tym przypadku fortepianowych, dla takich młodych ludzi jest bardzo ważnym doświadczeniem, przede wszystkim scenicznym, bo mogą ograć się, mogą wystąpić przed jurorami, którzy oswoić się z tremą. No, jest to duża praca pedagogów, duża praca bardzo wielu osób, rodziców, dzieci. Właśnie ta trema, żeby tu i teraz wyjść i zagrać jak najlepiej. Przede wszystkim również od takiej strony, nazwijmy to merytorycznej, występ w konkursie dla młodego człowieka jest ogromną stymulacją do rozwoju, do takiego wzmożonego wysiłku, do tego, żeby pokonywać własne trudności, pokonywać własne słabości. Często jest tak, że te programy, które muszą młodzi ludzie pokazać na takim konkursie, często wykraczają poza ich możliwości na samym początku, gdy stykają się z utworem. I potem ten progres, który następuje w momencie przygotowania do występu, jest dla pedagogiki, dla metodyki instrumentalnej nieoceniony. A kto zasiada w jury tegorocznego konkursu i w ogóle w konkursie? No, w naszym konkursie zasiadają wspaniali pianiści światowej sławy, można powiedzieć, począwszy od przewodniczącej konkursu naszego, która jest córką patronów. Pani profesor Elżbieta Stefańska jest ogromnie cenioną i znaną klawesynistką. Jest to wieloletni profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Ona od dawna przewodniczy, prawda, jakby przejęła schedę po rodzicach i kontynuuje tradycję, przewodniczy temu konkursowi. W tym roku mamy również w konkursie panią profesor Joannę Ławrynowicz-Just, która jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest to koncertująca pianistka, znana na całym świecie, wspaniała chopinistka. Mamy pana profesora Huberta Rutkowskiego, który wykłada w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu.
Mamy pana profesora Andrzeja Tatarskiego, który jest no, też sławą, jeśli chodzi o pedagogikę. Jest profesorem Akademii Poznańskiej, już w tej chwili emerytowanym, ale człowiekiem, który zasiadał w wielu konkursach, jest doświadczonym jurorem, doświadczonym pedagogiem. No i mamy pana Teriyuki Okadę, to jest pianista japoński, który studiował u profesora Ludwika Stefańskiego w Krakowie i stąd jego taki duży związek z naszym konkursem, ponieważ on od wielu lat jest jurorem w naszym konkursie. I tu można by również troszeczkę wrócić na sekundę do poprzedniego pani pytania, bo wiadomo, że konkurs to oprócz tych takich wartości, które niesie rozwój pianistyczny, to również są nagrody. I tu może kolegę bym poprosiła, żeby powiedział parę słów o nagrodach, bo jedna z nagród łączy się właśnie z naszym jurorem, panem Teriyuki Okadą. Zgadza się. Pan Okada był wielokrotnie fundatorem wielu nagród cennych. Można to powiedzieć, że w historii tego konkursu były nawet fortepiany fundowane dla zwycięzców. Także jest to wyjątkowy konkurs pod tym względem. Poza tym dla uczestników, którzy zostają laureatami, są również fundowane koncerty w Japonii, koncerty w Hamburgu. Także pod tym kątem jest to naprawdę konkurs wyjątkowy. W tym roku dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie mogę zdradzić, że będziemy mieli jako nagrody również koncerty w Żelazowej Woli, czyli w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina, czyli miejscu szczególnym dla pianistów. To na pewno nagrody warte tego, żeby o nie powalczyć. Powiedzieliście państwo, że ten konkurs odbywa się już ponad 30 lat. Czy wśród uczestników, dawnych uczestników, są może jacyś współcześnie znani pianiści? Oczywiście, należy tu przede wszystkim wymienić naszego jurora, choćby Huberta Rutkowskiego, Szymona Neringa, Kamila Pacholca oraz możemy też tutaj wskazać naszych płockich pianistów, Tomasza Zgorzelskiego, Ewę Tytman czy Gabriela Czerniejewskiego. To są osoby, które też dzięki temu konkursowi właśnie zdobyły sławę i przyczyniły się do ich rozwoju takiego scenicznego. Tutaj z tego, co wiem, historia kołem się toczy troszkę, bo pan Zgorzelski teraz przygotowuje tych uczestników współczesnych konkursów. Tak, pan Tomasz Zgorzelski w tej chwili jest nauczycielem w obu państwowych szkołach. Tak, bo jedna jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego, drugiego stopnia w Płocku, a druga szkoła to jest Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Płocku i tam pan Tomasz Zgorzelski, że tak powiem, kształtuje następców swoich. To może przypomnijmy, jeszcze uporządkujmy wszystkie informacje. Co, gdzie, kiedy, w jakich godzinach i jakie wydarzenia będą dla uczestników, a jakie dla mieszkańców, bo to o tym też trzeba powiedzieć, że to nie jest konkurs zamknięty, tylko mieszkańcy również mogą w nim niejako uczestniczyć. Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich melomanów, wszystkich miłośników muzyki fortepianowej. W tym miejscu należy powiedzieć, że konkurs rozpoczyna się 4 listopada, w poniedziałek. Rozpoczynamy o godzinie 17 inauguracyjnym koncertem, w którym wystąpi z mini recitalem chopinowskim pani profesor Joanna Ławrynowicz-Just. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy, wstęp jest wolny. W Państwowej Szkole Muzycznej, rozumiem, sali koncertowej. Kolegialna 23, zapraszamy do sali koncertowej. Tak, oczywiście. Chcieliśmy również nadmienić w tym miejscu, że swoją obecność w tym wspaniałym dla nas wydarzeniu i w tym koncercie inauguracyjnym zapowiedziała pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani Marta Cienkowska, co jest dla nas ogromnym zaszczytem. Następnie od wtorku rozpoczynamy przesłuchania każdej grupy osobno, czyli we wtorek będzie grupa pierwsza, w środę będzie grupa druga, w czwartek grupa trzecia i w piątek do południa będzie grupa czwarta. I o 17 w piątek będzie koncert laureatów. Czyli wtedy będzie ogłoszenie właśnie oficjalne wyników konkursu, wręczenie nagród i właśnie wystąpią ci najlepsi.
Na czyli co rozumiem, również zapraszamy. Właśnie, w piątek o godzinie 17 w Państwowej Szkole Muzycznej w sali koncertowej możemy przejść jej obejrzeć, wysłuchać laureatów 17 edycji serdecznie konkursu. Zapraszamy wysłuchać tych najlepszych, tych, których tam są wszyscy najlepsi tak naprawdę, bo zwycięzcami są wszyscy, którzy się przygotowali do tego konkursu, no ale jury będzie miało trudne zadanie jednak wyłonić tych najlepszych z najlepszych i na ich koncert zapraszamy serdecznie. Mhm. Tutaj jeszcze pewnie należałoby wspomnieć o Państwa sponsorach, bo wiem, że tak duży konkurs z taką tradycją zapewne nie może się odbyć bez wsparcia z osób, czy instytucji, czy firm z zewnątrz. Tak, tutaj głównym organizatorem tego i zarazem sponsorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Kulturalnej, Artystycznej, w Warszawie. Oprócz centrum nasze szkoły biorą w tym udział jako właśnie organizatorzy, ale przede wszystkim wsparcie finansowego nam udzieliły firmy z Płocka. Jedna z tych firm to jest Budmat Auto, z której bardzo serdecznie dziękujemy, oraz Urząd Miasta Płocka. I trzecią firmą będzie Hotel Starzyński. Również możemy się pochwalić partnerami, którzy nas również wspierają w organizacji naszego konkursu. Takim wieloletnim partnerem, który pomaga nam od 2018 roku, jest Stowarzyszenie Muzyczni, który działa przy naszej szkole na terenie Płocka. No i właśnie w tym roku pozyskaliśmy jako partnera Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, który to oprócz tych koncertów również ufundował nam takie, powiedzmy, materialne w postaci książek, w postaci różnych gier dla dzieci i młodzieży nagrody. Podsumowujemy. 4 listopada zapraszamy wszystkich mieszkańców na koncert inauguracyjny do szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, sala koncertowa o godzinie? 17. I 8, jeśli dobrze liczę, w piątek o godzinie 17 zapraszamy również na koncert laureatów. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. W moim studiu gościli Agnieszka Zawadzka i Paweł Górczyński. Dziękujemy bardzo.